Cześć, tu Izu. Witam Was po raz kolejny na swoim kanale w serii Izu Kosmetycznie. Przechodzimy do omawiania kolejnego katalogu, także Was zapraszam bardzo serdecznie, bo będzie bardzo dużo pielęgnacji. No to w takim razie zaczynamy. I może zaczniemy od szamponu. Jest to szampon natychmiastowa naprawa. 7 korzyści dla Twoich włosów. Jedno proste rozwiązanie. Czyli ten szampon. Ja korzystam z tych szamponów, miałam już wersję zieloną, niebieską, chociaż nie ukrywam, że chyba najlepsza jest dla mnie ta wersja zielona. Ja nie pamiętam, do jakich ona jest włosów, chyba do każdego rodzaju włosów, ale stwierdziłam, a spróbuję sobie ten, zobaczymy, czy rzeczywiście da 7 korzyści dla moich włosów, także jestem bardzo ciekawa. Do tej pory no, w zasadzie nie zawiodłam się na tych szamponach, one są bardzo wydajne, naprawdę są bardzo wydajne. Ja mam długie włosy i Mateusz ma długie włosy i taka tuba nam starcza. No, na chwilę nam starcza, gdzie praktycznie obydwoje myjemy włosy co drugi dzień. Wystarczy niewielka ilość tego szamponu i rzeczywiście bardzo fajnie się pieni. Także z czystym sumieniem mogę polecić. Jedziemy dalej. No to skoro jesteśmy przy włosach, no to może odżywka. Jest to odżywka, to nie jest odżywka, to jest w zasadzie maska do włosów. Jest to maska do włosów granat i olejek z kameli. Jest to maska do włosów farbowanych. Ja już miałam kilka tego rodzaju masek. Tej jeszcze nie miałam, także bardzo chętnie wypróbuję i ona pachnie bardzo ładnie. I mam nadzieję, że się sprawdzi. Tak, następna rzecz. No to skoro było u góry, to może zejdziemy na sam parter, czyli do stóp. Wzięłam sobie krem nawilżający. To nie jest krem nawilżający. Krem zmiękczający z rogowacenia i odciski z kwasami AHA. Ja z reguły nie używam za bardzo takich kremów do stóp, bo mi się najzwyczajniej na świecie nie chce i nie lubię później, jak mi tam się ślizgam po prostu po podłodze. No, ale stwierdziłam, że teraz jest po prostu taka pogoda, moje stopy niestety mają zrogowacenia, także może warto spróbować, spróbuję go sobie bardzo chętnie. On pachnie bardzo świeżo, tak mentolowo, eukaliptusowo i również pokładam w nim ogromne nadzieje, bo bardzo dużo osób poleca w ogóle tę serię Food Works, także mam nadzieję, że i ja będę mogła ją później Wam polecić. Dobra, stopy były, głowa była, no to może teraz twarz. Po raz kolejny kupuję ten oto tonik. Jest to tonik oczyszczający pory z 0,5% kwasem salicylowym. 0,5%? 0,5%? No, tam literówka kolejna. Kto by się przejmował? Bardzo lubię ten tonik. Jest jeszcze wersja niebieska i fioletowa. Jedna z tych wersji, tylko właśnie nie pamiętam która, nie przypadła mi totalnie do mojej twarzy. Strasznie wysusza mi skórę, ale nie chcę Was wprowadzać w błąd i nie będę Wam mówiła, która to jest. Moim numerem jeden. W każdym razie jest na pewno ten płyn i także jest jeszcze peeling do twarzy z tej właśnie zielonej serii i bardzo go lubię, też już mam któreś opakowanie z kolei i będę go polecała i w ogóle jest fajny. Dobra, no to skoro jesteśmy przy twarzy, to następny produkt, który lubię, który stosuję i nie zawiodłam się na nim i na pewno jeżeli mi się skończy, to kupię kolejne opakowanie, a mianowicie mówię o oczyszczających plastrach w żelu. Jest to produkt świetny, dla mnie jest w ogóle numer jeden, tylko co? Chciałam Wam powiedzieć w kwestii jego użytkowania. Jeżeli nakładacie sobie ten produkt na twarz, na te miejsca problematyczne, gdzie najczęściej tutaj właśnie jest nos, po prostu po umyciu twarzy i oczyszczeniu jej tonikiem, no to jest małe prawdopodobieństwo,
że Wam w 100% zadziała. Najlepiej go używać po kąpieli, kiedy pory są otwarte, jednak no, kąpiemy się w ciepłej wodzie, także to też nam sprzyja, gdzie skóra jest dobrze oczyszczona, spilingowana. Wtedy właśnie używamy ten produkt i naprawdę będziemy miały dużo lepsze efekty niż po prostu po zwykłym umyciu twarzy. I to jest bardzo odświeżające. Bardzo lubię ten zapach i też jest naprawdę bardzo wydajny. Lubię w ogóle go stosować. Lubię rzeczy do twarzy w ogóle. Lubię. No to skoro dalej jesteśmy przy twarzy, to z ciekawości wzięłam sobie... Kurde, wyrzuciłam opakowanie. W każdym razie to jest krem do depilacji twarzy i spróbowałam go sobie na rękę. Tak tu trochę, żeby sprawdzić, czy po prostu nie mam jakiegoś uczulenia na ten produkt. I powiem Wam, że włosy na rękach mi wypaliło. Nie śmierdzi tak mocno jak te kremy do stóp. Kremy do nóg, do depilacji. Czuć go trochę tak samo, ale jest to na pewno zapach dużo bardziej delikatny. I w ogóle patrzcie, jaki ma aplikator. Wygląda jak błyszczyk, także dobrze, że tutaj jest tak wyraźnie Skin So Soft, żeby nikt sobie nie pomylił tego produktu do użycia na usta, bo myślę, że nie byłoby zbyt ciekawie. Okej, następne rzeczy to jest maska z Planet Spa i jest to odżywcza maseczka do twarzy i ona chyba ma masło shea? Tak, ma masło shea. Uwaga, bolo? Nie, wrócił się, ale pewnie zaraz pójdzie. Dobra. Właśnie poszedł. Jest to maska troszeczkę inna niż ta zastygająca. Ja jej jeszcze nie stosowałam na twarzy, ale też sobie ją troszeczkę tutaj wylałam na rękę, żeby sprawdzić po prostu jak działa. Ona gęstnieje jak taki krem? Coś takiego. Taki bardzo gęsty krem i łatwy ją dużo, przypuszczam, ściągnąć później z twarzy, a nie mordować się z tymi odpryskami, gdzie latają wszędzie po całej łazience. Okej, i następną rzeczą jest odżywcze masło do ciała z masłem shea, jak tam kto woli. W opakowaniu wygląda pięknie. I o, wiecie jak to pachnie? Kurde. Ładnie. Trochę jak wata cukrowa, tak mi się skojarzyło teraz. Jezu, aż szkoda mi to w ogóle rozwalać, tak ślicznie to wygląda, ale zobaczymy jaką ma... jakie to jest twarde, patrzcie. Takie... naprawdę takie masełko. Posmaruję sobie. Nie miałam nigdy wcześniej tych maseł do ciała z Planet Spa. O, ale fajnie się wchłania w rękę, już czuję. Super, na pewno będę z niego zadowolona. I pachnie też przecudownie. Super. No. I ostatnią rzeczą, która jako jedyna w sumie chyba nie jest pielęgnacją, jest to... ale mi pachnie. Polecam. Już mogę Wam powiedzieć, że polecam, chociaż jeszcze dobrze go nie wypróbowałam. Jest super. Ze względu nawet na sam zapach, to chyba warto. Dobra. I ostatnia rzecz to jest korektor Fair. Mam go dzisiaj... w zasadzie pod oczami, bo on jest, to jest korektor pod oczy. Ale mi się troszeczkę wydaje, że chyba nie chyba nie trafiłam z kolorem. Trochę tu się odsłonię. Co sądzicie? Ja myślę, że moje cienie są jednak nadal widoczne. Chociaż nałożyłam go dosyć sporo pod oczy, bo dałam sobie aż dwie warstwy. Jak to wygląda? Napiszcie mi. Teraz. Czekam. Dobra. No, żeby nie zanudzać, to by było na tyle. Ale to jeszcze nie wszystko. Bo i wiem, że w poprzednim miesiącu mówiłam, że sobie zamówię szminkę MARC, ta, która mi się spodobała z tej moc chyba blasku. No w każdym razie w poprzednim odcinku na pewno sobie zobaczycie, o co mi chodzi, ale stwierdziłam, że nie będę ryzykowała i sobie wezmę próbki. I sobie wzięłam dwie próbki szminek i właśnie za chwilę dla Was je przetestuję. I są to takie oto szmineczki. Dwa całkowicie różne kolory. I to jest kolor
Plum Ping Plum i trufla. Zaczniemy od tej Plum Ping Plum szmineczki. Jedziemy. Ciekawa jestem bardzo. W katalogu wydawało mi się, że jest troszeczkę ciemniejsza. Nakłada się bardzo kremowo. Jest to duży plus. Nie widzę się jeszcze całej. Ale kolor chyba sam w sobie mi się podoba. Tak wyglądam w tej szmince. Fajna. Mi się wydaje, że chyba okej. I teraz kolor trufle. Jestem bardzo ciekawa, bo chyba nigdy wcześniej jeszcze się nie malowałam takim kolorem. Zobaczymy. Kurde, nie wiem. Ale jaka jest mięciusia. Mięciutka bardzo. Naprawdę, szminka sunie jak masełko. Ale chyba to nie jest mój kolor. Jak myślicie? Mi się wydaje, że... Chociaż... No sama nie wiem, pomóżcie mi. Pomóżcie mi, bo mi się wydaje, że nie. Ale może jednak tak. Jak wam się podoba? Mówiłam, że to są szminki MAC? No to jak nie mówiłam, to są szminki MAC. No. No to może sobie w niej zostanę. Bo czuję jak... nie wiem, nawilża moje usta. Przyjemnie się ją trzyma w każdym razie na ustach, także to jest na pewno duży plus i sunie jak łyżwa po lodzie. No, tak bym powiedziała, czyli bardzo gładko. No i to by był cały przegląd mojego katalogu. Zachęcam was do łapkowania, subskrybowania, oglądania innych moich odcinków. I przysyłam wam gorące całuski, żeby w końcu była pogoda, bo znowu nagrywam i znowu nie ma pogody. No, także pozdrawiam was cieplutko i pa, pa.